Ojcze Dominiku, myśmy chcieli na te 70 lat oficjalnie złożyć życzenia. Życzenia tego dominikowania. Żebym się jeszcze męczył 70 lat? Jeszcze kolejne 70 co najmniej plus VAT. Plus VAT. I niósł posługę lotnikom, zwłaszcza seniorom. A z tym posługą lotników to bardzo chętnie, tylko teraz cały żlic polega, że już jak lecę jakimś z Józkiem, to muszę sobie wsadzić, nogi wsadzić, siedzenie wsadzić, bo teraz ja latam bardzo dobrze, tylko nie mogę już wejść do samolotu. Nie żaden wiem, problem. Jak. Czyli zdrowia, pomyślności i lotniczego humoru. Wszystkiego najlepszego. To jest u mnie niezmienne. Słuchajcie, ja bym tak można, bo to jest stary z mistrzostw świata szybowcowych w tym, w Pier. O, i to na drugiej bajno przechodzi. Od seniorów lotnictwa pozdrowienia. Dziękuję. Dziękuję. I od tego szatana, ojcze Dominiku, wszystkiego dobrego życia. O, wróć ucho poleciało. Na polanie bogaca ognisko, w lasu ognia migocą się skry. Księżyc zaszedł, poranek już blisko, a ty śnisz promienne sny. Wśród zygzaków złocistych płomieni, co tak jasno dziś złocą twą twarz? Jawią ci się przecudne marzenia, komendancie wozu nasz. Wśród zygzaków złocistych płomieni, co tak jasno dziś złocą twą twarz? Jawią ci się przecudne marzenia, komendancie wodzu nasz. Nikt ci nie dał złocistych odznaczeń, taki szary i prosty masz strój. Lecz bez odznak, bez szarż i bez znaczeń, byś nam wodzem na życie i na bój. Będą kiedyś te iskry zaklęte, co tak jasno dziś złocą twą twarz. Opowiadać o tobie legendę, komendancie wozu nasz. Będą kiedyś te iskry zaklęte, co tak jasno dziś złocą twą twarz. Opowiadać o tobie legendę, komendancie wodzu nasz. No to ja pamiętam, jak się urodziłem. Też tak myślę. Że miałem się urodzić w Męcinie. I po 3 miesiącach, jak mamusia przyjechała do Chorzowa, się urodziłem. I jestem tak, z pochodzenia góral, a z urodzenia hajdamaka ukraińskim. I mam 2 osobowości. No bo miałem się urodzić w Męcinie. Tatuś dostał pracę jako stolarz, był instruktorem uczenia więźniów stolarstwa, czyli pracy, wydział pracy. Nigdy nie awansował, bo miał 6 klas szkoły podstawowej, 6 klas, i został przez kolegę ściągnięty, bo wtedy było wielkie bezrobocie. To był 25, 6, 7 rok. I mojego ojca ściągnięto i dostał od razu mieszkanie w takim bloku. Zaraz pokażę, gdzie mieszkałem, w którym oknie. Wstąpiłem do zakonu, mając 17 lat skończone, po małej maturze. A dalej mała matura była ze zdjęciem i uprawniała już, że nie trzeba było chodzić do liceum i też już można było pójść w świat. A ja wtedy wstąpiłem do zakonu. A dlaczego wstąpiłem do zakonu? Dlatego, że będąc chłopakiem, chodziłem do szkoły 3 km i zawsze ja do szkoły z osiedla, gdzie więzienie było, a do więzienia szedł kapelan, kapucyn jak ubrany w pelerynce, codziennie odwiedzać więźniów, bo był kapelanem więzienia. I my, jak chodziliśmy na mszę, chodziliśmy do więzienia, gdzie była druga msza święta dla tak zwanych personelu. Oprócz tego, że więźniowie mieli, bo tam było tak, kaplica dla Żydów, kaplica dla grekokatolików, kaplica dla katolików. I było 3 takich kapelanów. Rebe też w sobotę przychodził, bo jednak mieli ci więźniowie mieli zabezpieczone tak zwane życie religijne. Ale to teraz dopiero człowiek przedtem, jaką ma, to było normalne, każdy wie, że tak jest. Ja obserwując tego księdza, tak mi się to spodobało, a w czasie wojny zobaczyłem, jak szli do chorych, jak ja szedłem z latarką, tam gdzie ludzie leżeli chorzy na tyfus, później służyłem do mszy świętej w różnych miejscach. I to było, co mnie tak zaskoczyło. I gdy pojechałem na zachód,
uciekając przed aresztowaniem przez Sowietów, bo tatusia zaresztowali, jak zaraz przyszli. Zaresztowali go. Przyjechali na koniach, sztyki miały tak, bo to wtedy ta jak on się nazywał, Timoszenki, dywizja, to nie było tak zwanych tych tanków i czołgów. Dopiero później, przed samą wojną z Niemcami, zmienili, wycofali konnicę, bo tacy byli na koniach. I proszę sobie, przyjechali, zaresztowali i wywieźli w nocy, i przesłuchali przez całą noc, skonfrontowali ze więźniami i przyszli więźniowie i pytali się, a to kakojąte. A mój roboczy, a jak to roboczy? No uczył nas roboty. Ty roboczy, a pokaż ręce, tak powiem, ręce stolarza. A ręce stolarza wiadomo jakie. Wypracowane z cieblowania, tak. No to wtedy zaangażowali tatusia do pracy i przynosił nam z Kubu, bo nie był głód, zaczął panować 39-40 rok, przynosił z Kubu chleb, a my z Miecią kładliśmy na trociniak i wyłaziły robaki, myśmy szybko porywali chleb. Bo były robaki w tym chlebie. Tak, taki był głód. Także ja opowiadam braciom tutaj, że robaki wymywają z chleba, żeby jeść, to nikt w to nie wierzy. Jednak głód do wszystkiego prowadzi. I proszę wyobrazić, i tak przeżyłem ten okres, z tym, że później te przeżycia różne jeszcze inne są niesamowite, dlatego że w ciągu mojego życia zakonnego jestem 26 razy przenoszony, 3 razy zakonu ich chcieli usunąć, raz jako kleryka, drugi raz już jako księdza, a księdza też za to, że chodziłem na lotnisko i latałem na szybowcu, mówiłem, że płyłem na łysinę przełożonemu ze szybowca. Nie, język miałem nieopanowany. To było to jedno. Pierwsze to chcieli mnie za to, że wiem, że rozstroję fortepian, bo były imieniny profesora, który mnie oblewał zawsze. Z prawa kanonicznego, z historii, filozofii, zawsze mnie oblał. Za każdym razem, ale później powtarzałem i znowu zdawałem. Ale nie mówił dlaczego? Nie, nigdy nie powiedział dlaczego. Ale jeden powiedział, prowincją, jak mój ojciec, jak zobaczył, że ja już jako ksiądz i zaczynają mnie tego, nie chcieli mnie święcić 2 lata. Pyta się, poszedł do przełożonego mój ojciec i mówi tak, proszę księdza prowincjała, dlaczego ksiądz nie chce święcić mojego syna? Bo mi się nie podoba jego uśmiech. Tak odpowiedział, przyszedł do mnie ojciec, mówi, co będzie robił synu? Ja będę tak był czekał, dopóki nie zmienią prowincję, ale może w końcu umrze i ja zostanę. Znowu mój język. Ten język nieopanowany miałem całe życie. Zresztą i teraz jeszcze mam. No i tak się ciągło z tym, że proszę wyobrazić, harcerstwo było takie, że w czasie okupacji, będąc chłopakiem 16-letnim, a przeszedłem zuchy przez przedwojenne, był taki nauczyciel, który był podharcmistrzem. Nazywał się Tadeusz Krawczyk, podharcmistrz, uczył. I ponieważ wiedział, że ja mam te początki harcerstwa, ustanowił mnie drużynowym, tajnym, drużyny koedukacyjnej na wsi. Tam były dzieci z Warszawy i różne, no i ja byłem drużynowym. I on tym sterował. I po prostu nie mieliśmy ani krzyża, ani nic, ale zbiórki były, tylko to Niemcy mieli tam gdzieś stanowisko niedaleko, no to trzeba było to robić u księdza na strychu, czy gdzie indziej. I w ten sposób byłem harcerzem. Później wstąpiłem do zakonu, przerwała się ta sprawa harcerska, ale wróciłem z powrotem do harcerstwa w Gorzowie Wielkopolskim, jak Kuroń robił tak zwane walterowców, czyli na podstawie pionierów sowieckich harcerstwo, żeby mieli mundury, czapki, tylko żeby działali zgodnie z pionierskim, jak to się mówi, bo ruski język mi się miesza. I znów przerwano to, bo dostałem wtedy tak zwany dokument od tego żyjącego jeszcze Krawczyka, że ja mam stopień ćwika, bo w harcerstwie jest młodzik, wywiadowca i ćwik, a potem jest harcerz Orli i harcerz Rzeczypospolitej. I harcerza Orlego i harcerza Rzeczypospolitej zdawałem już jako ksiądz, tutaj te dokumenty pokazywałem. No i zająłem się harcerzami, ale krótko, no bo wtedy panowie cichociemni, nie podałem się, że ja na 1 maja szedłem w habicie z harcerzami i przed trybuną salutowałem tym, którzy odbierali. To było w Gorzowie Wielkopolskim. I stamtąd znowu mnie przeniesiono, ale w działalności tej kapłańskiej zajmowałem się najwięcej chorymi. Do chorych chodziłem różnego rodzaju i nieraz z niektórych miejsc nazwali, że jestem chorym od nienormalnych.
poszedłem do dzieci, które miały chorobę Littla, do jakiejś tam mongołatości. Tam uczyłem ich, przygotowałem do tego, wiedzieli, to jest specjalista od nienormalny. No bo jak nienormalny, to z nieomarzonymi mógł rozmawiać. I przerzucano mnie tak bardzo często. Nie, jak mnie w dowodzie osobistym za czasów PRL-u miałem, milicjant pyta w Myślenicach, dlaczego ksiądz tyle razy jest przenoszony? Co to jest? Dlaczego? Ja mówię, proszę pana, jedni mnie wyrzucają, ale drudzy mnie potrzebują i biorą. Dlatego co 2-3 lata pieczątka i gdzie indziej zamrażam. Co 2-3 lata pieczątka i gdzie indziej. Jeżeli 26 razy przenoszony w ciągu 61 lat życia. To dużo lepiej niż wojskowych. Tak, 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 tak. Kilkakrotnie więcej. Kilkakrotnie, tak, narzekają, więcej, więcej. To jest dużo. Tak, ale ta częstotliwość się zaczęła teraz zmniejszać. No i co jeszcze więcej mogę powiedzieć, to jeżeli chodzi, no trudno, bo w tej chwili znowu moje zainteresowanie się lotnictwem, poszedłem na lotnisko w Krośnie, no i tam ziemi w powietrzu, tu jest cała litania tych moich tego, bo miałem przez jubileusze. I znowu ciekawostki z czasie mojego jubileuszu lotniczego. Mianowicie w Krośnie wzięto mnie na CSS-a Lewandowski, no i zakręcili, no i tam nikt nie leciał i poleciałem w tym i proszę wyobrazić, wylądowaliśmy. I przyjechała policja aresztować pilota pod zarzutem. Samolot nieubezpieczony, stary, pod zarzutem pasażer na gapę, pod zarzutem nie ma radia na pokładzie, bo nie ma CSS. Ale pilocie byli hop, stop. Zaraz pokażemy. Samolot w piątek ubezpieczyli, a ja w poniedziałek leciałem. Samolot leciał, by nikt nie leciał w powietrzu, bo wiedzieli o tej zasadzie, tylko to był krąg nad lotniskiem, czyli był widoczny nawigacja wzrokowa. Nie musiał mieć radia. Następna sprawa, powiedzieli, to nie jest pasażer, to jest członek naszego aeroklubu, jest seniorem naszego aeroklubu i jest oprócz tego duszpasterzem lotników, więc nie jest pasażerem na gapę. I wtedy co? Wzięli, piloci lotnicy wyrzucili tego, który doniósł, a ten, który ze mną leciał, został awansowany na szefa wyszkolenia. I policja pojechała z niczym. Ale to nie, nic dziwnego. Słuchajcie, jestem w Ostrowie Wielkopolskim za rok i tam, ponieważ wyrzucili mnie do domu i tam latałem z Wydorczakiem na rekordy świata, latałem na mistrzostwa kraju socjalistycznych, na mistrzostwa Polski, jako pasażer. Zawsze pasażer na bocianie. Na bocianie Z, na żurawiu i tak dalej. Ale proszę wyobrazić, i znowu jedziemy ze Smolińskim, który jest tam dyrektorem i w tej chwili był prezesem seniorów, instruktor lotniczy, Sadomir Smoliński, z kościoła samochodem na lotnisko. Policja nas zatrzymuje. Nie puszcza. A on mówi, przecież jestem dyrektorem tego. Nie, nie wolno. Mówi, tu wiozę VIP-a, wiozę tego, który... Nie wolno. Czyli drugi raz znowu policja nas nie chciała puścić. A my stoimy na skrzyżowaniu. No i policjant też stoi, tam przepuszcza tych chodzących, to tamto, a nas nie przepuszcza. I nagle policja na motocyklu odjechała, a my fuk na lotnisko. Jak zwykle, wbrew wszystkim przepisom. Czyli dwie takie przygody, które się łączyły z takim dziwnym... Fakty. Ale ja to od razu skojarzyłem. Nie chcieli puścić mnie. A nawiasem mówiąc, będąc z lotnikami, to byłem na mistrzostwach szybowcowych jako taka osoba towarzysząca w Reichskele we Finlandii, w Szatoru we Francji, Erebru w Szwecji, Wienerloszczyzn w Austrii, dwa razy w Rieti we Włoszech, w Pir Modior na Węgrzech, Meledier, to znaczy Pir, to tam się tak nazywa P i z kreską R, niedaleko granicy austriackiej, tam latałem. A oprócz tego, będąc raz na tych mistrzostwach, leciałem z pilotem węgierskim nad Budapesztem. Pojechaliśmy tam na Budapeszcie zobaczyć tak zwaną szybowisko, tak jak u nas górskie, jak Żar, jak tam Bezmiechowa, czy coś takiego. I to się nazywa Farkashead, czyli Góra Wilków. I to jest z tyłu za Budapesztem. I taki pilot węgierski do mnie podchodzi, ja w cywilu jestem, mówi, ty jesteś Lendelpo, ja mówię Igen. Jesteś polski ksiądz. Tak. I chcesz ze mną się przelecieć? Chcę. I na taki gebi szybowiec wyciągnęli nas za wyciągarką, wykręciliśmy i byłem nad Budapesztem, jedyny kapucyn na szybowcu w świecie. No bo na szybowcu nad Budapesztem to może, tylko ten to... No bo to jest ewenement. Ewenement, tak, słuchajcie, no tak, żeby lecieć na Budapeszt, gdzie, no tylko ma się rozumieć, w tym kręgu, gdzie wolno, nie, bo tam, bo nie, bo... Buda jest wyżej, a Peszt jest niżej. W Peszcie są te lotniska pasażerskie i tam jest ruch lotniczy. Co jeszcze? O Boże, trudno tylko powiedzieć niektóre sprawy.
A rozbicie się ze samolotem? Gdzie to zdjęcie jest? Wróć. Żebym ja był wiedział. Wiem, tylko teraz nie wiem, jak to wynaleźć. Mianowicie to jest... O, proszę wyrazić. To zdjęcie jest w 1939 roku w Drohobyczu. Tu idzie Rysiu Oczykowski, tu mamusia Anna, tu tatuś Oczykowski Jan. To jest tak zwany spacer na Korsie. Po mszy świętej w Drohobyczu ludzie wychodzili i spacerowali sobie, a Żydyk robił zdjęcie. Zdjęcie, proszę pan, pan sobie to zdjęcie. I to jest przed wojną zrobione zdjęcie. Tu ja jestem. To proszę nam opowiedzieć to zdarzenie. To zdarzenie. To było tak. Piloci lotu mieli rok rocznie tak zwane trzydniowe motoloto. Motoloto to robił właśnie Rysiu Jawosz, Józef Wójtowicz. Oni się zgromadzili, taka grupa seniorów i kto miał prywatny samolot, kto miał Harleya, zjeżdżał się w jedno miejsce. I oni się zjeżdżali na przykład w Łososinie. I później ci drogami jechali na Harleya wcześniej, a my, bo ja też z nimi tam byłem, też leciałem ze Saratą, leciałem z Juckiem, lecimy samolotami do Nowego Targu. I w Nowym Targu lądujemy. Wylądowałem się w Nowym Targu, tam poświęciłem samoloty, bo tutaj są zdjęcia, jak poświęcam. To są poświęcane samoloty w Nowym Targu. To było poświęcenie na tym motoloto, tu piszę. Tylko to napisali jak? Grupowe chrzciny. Że jak? Grupowe chrzciny. Że to chrzest jest, bo każdy samolot dostał później imię. Natalka, tak, każdy swoje, Urszulka, żeby, no bo to były awionetki. To nie były samoloty, to były one. Awionetki. Dlatego były żeńskie imiona. I ja poświęcałem. I tu były te dzieci i później tu jest opisane. I teraz wyobraźcie sobie, no jak skończyło się tego, tam poszliśmy do jakiejś zbójnickiej tej kawiarni na lotnisku, zjedli i wracamy do Ososiny. I Ryszard Dudka, Jawosz Dudka mówi, słuchajcie, on był squadron leader. Squadron leader to znaczy dowódca, tak czy nie? Tak. Mówi się tak po angielsku. Dowódca eskadry. Grupy. I mówi tak, nabierajcie benzynę, bo w Ososinie nie ma. Żeby tankowali, żeby wszyscy tankowali. A to przecież jest z różnych stron. Stąd gdzieś ze Słupska, to stąd ci piloci, bo to taka grupa tych byłych lotowców. No i polecieliśmy do Ososiny. I na drugi dzień, niedzielę, miał być sabat czarowic w Leśnie. To znaczy miałem jechać, że powiem, mszę świętą na lotnisku, pilotką mszę świętą. No ja mówię do Józka, słuchaj, to ja już tutaj idę do autobusu i jadę pociągiem do Leśna, żeby przez noc zajechać na rano, no bo rano mam mszę świętą odprawić. A mówię, nie, słuchaj, Waldy nie leci, Ratyński, jego syn leci, wraca do Dęblina. Słuchaj, i to była Cessna 152. No wraca do Dęblina, no to polecę z nim. No i lecimy, no tam zgłasza koło Bochni, zgłasza tam na Balicę, później tam gdzieś w Warce zgłasza na tego i później już lecimy nad Warszawą, a on mówi, o tutaj w tym bloku, i tak on jest po lewej stronie i tak pokazuje palcem, w tym bloku ja tam mieszkam. No i mijamy, ale lecimy wzdłuż Wisły na wysokości 300 metrów, bo tam jest taki przepis, zdaje się, dla tych małych samolocików, że nie można lecieć nad Warszawą, nad blokami. No i za jakieś 2 sekundy mówi, niech się ksiądz modli. Ja się spiąłem i patrzę się, a nie widziałem, że silnik zgasł. Bo miałem te słuchawki. Tak. A ja się patrzę, a on wolant i podchodzi do lądowania. Tu wysokie napięcie, tu to pole, jest łąka. Ja myślę, co to polowe o lotnisko? Ja nie znam Modlina, ale musi być betonka, tak czy nie? No, patrzę się, nie ma betonki. To była kępa tarchomińska w Warszawie. I wylądował na tej łące. I jedziemy po tej łące, a jeszcze widziałem, patrzę się 110 na godzinę, no bo taka była prędkość tego górnopłata. Tak, i zeszedł. I wpadamy w Sitowie, wyschnięte Sitowie. I ułamki sekund i bach na plecy. I po wyjściu, chcę wyjść z samolotu. Nie mogę, bo tu zablokowało urwane skrzydło, zablokowało mi drzwi. No to on wyszedł, ja wyszedłem za nim. Bośmy wisieli. A samolot się nie palił, bo ani deka benzyny nie było. Nie bał się co palić. Sitowie uratowało ojcu życie. Tak. I byłby się od razu fuk i koniec. I nic. I wychodzimy.
No i jak wyszliśmy, a ja miałem w torbie dwa słoiki marynowanych rydzów, które wiozłem ze Szczawy od mojego kuzyna, który niedawno teraz pochowałem na raka. I proszę sobie wyobrazić, i te słoiki się nie rozbiły. No i ja wchodzę z tych krzaków i wtedy on mi zrobił zdjęcie w raku i daje mi aparat. Ja robię, nic. Bateria się skończyła. Tak jak się benzyna skończyła, bateria się skończyła, że ja mu nie zrobię przy wraku zdjęcia. Ja mam, samolot ma, a on nie ma. I to młody Ratyński, który teraz jest kapitanem, lata w ogóle w locie czy tam gdzieś tego. I proszę wybrać Artur. I proszę wybrać, no wychodzę z tych krzaków, a dzieci biegną. Takie zobaczyły dzieci, że samolot wylądował i ogon, no i przewrócił się. Bo widziały ten wypadek, takie dzieci się tam bawiły gdzieś na łące, przy ulicy. I proszę księdza, gdzie są ci pasażerowie? A ja do dzieci mówię, to ja jestem pasażerem. A dzieci stanęły, słuchaj, się patrzą. Pasażer jest, a gdzie pilot? A w krzakach? Bo ja wychodzę z krzaków, a tam widzieli się samolot rozwalił. A ja w kabicie byłem. I słuchajcie, one myślały, że ja jestem, który namaszcza tamtych, którzy już zginęli pasażerów. No i później podali w telewizji czy w radiu, że pasażer w szoku uciekł, a pilot we wraku został. Zazwyczaj do mojego siostrzeńca, przyjechał po mnie w Warszawie, wsadził mnie do pociągu i jeszcze nad ranem dojechałem na Sabat Czarownic do tego. I przyszedłem, że to jest chyba był palec Boży, że Pan Bóg nie chciał, żebym ja miał do czynienia z czarownicami, z wiedźmiami. I dlatego, a ja mimo wszystko dojechałem. I wiesz, ojcze, wiesz, no. Wiesz dużo. Ja wiem, że świętej pamięci już w tej chwili Jaworz Dudka też miał przygodę. Tak. Na czym ta przygoda polegała? Ta przygoda, gdzie on prędkość... Tak. Sam silnik im obciął i... Tak. No właśnie, tam nie tylko, że obciął, ale tam była sytuacja śmieszna, bo on na wysokości nagle mu przyspiesza i mówi, ma się zbliża i nie wie co robić. Wyłączył silnik i leciał bez silnika z 250 ludźmi nad Kanadą i zgłosił to. I wtedy jak włączył silnik, wylądował w Kanadzie i przez 2-3 godziny przeglądali wszystko, nic nie znaleźli. Bo mówi, musiał wpaść jakieś prądy, które tak. I już mu zaczynały się drgania. Tak? On to mi opowiadał i później jak przyleciał do Warszawy, przez 2 dni badania i pytania i tak dalej. I nikt nie wyjaśnił. Nie wyjaśnili, co się stało. Bo leciał przez biegun. Tak. Tak. Nie chcę już znowu o chorobach mówić, tylko o Dominiku, a co na co chorowałem. Ja zaraz wyciągnę tu taką teczkę z moimi pobytami w szpitalu. Na to. Połowę wyrzuciłem teraz do śmieci. Mnie bardziej interesuje życie. Życie. No to dlatego chorowałem, żeby żyć. Żeby wszyscy wiedzieli, że zdrowieję. No i w życiu co? Jak to się mówi? Poświęcałem epitafia. Poświęcałem samoloty. Poświęciłem 2 hangary. Poświęciłem Izbę Pamięci, chrzciłem dzieci, na śmierć dysponowałem, spowiadałem, to na środku lotniska spowiadałem we Włoszech. Śluby też? Proszę? Śluby też? O, jeszcze ile, a na weselach później tańczę, jak ślub, to wtedy tańczę z panią młodą, z panią teściową i z panią matką. 3 tak zwane tańce, tak zwane, które są przypisane do tego. Takie są przygody różne życiowe, z tym, że tego jest takie multum, czyli tyle, a już teraz popowiadać wam przygody z różnych mistrzów świata, to lepiej na ten temat nie mówić. Jakby mistrzów świata szybowcowy, ma się rozumieć. A jak wygląda taka kariera? Takiego młodego chłopaka przychodzi do zakonu i wspina się po hierarchii, szczeblach organizacyjnych i studiach. Ma jakieś marzenie, chciałby zostać przeorem. Nie, tego nie miałem. Właśnie nie miałem marzeń być kimś, tylko marzenia służenia drugim. To było moje marzenie, że ja idę do ludzi, idę do chorych, dzieci uczę i dlatego tak to jest. To moje to było. Ja na przykład bardzo lubiłem uczyć małe dzieci. Od małych dzieci nauczyłem się języka włoskiego. Pojechałem do Włoch, zaproszony przez Włochów. Przyjeżdżałem do tego Egidio Galli, a tam był taki Rafaele i Krystyna. Krystyna miała 3 czy 4 latka, a ten miał 5. Wziąłem słownik włosko-polski na ziemię, siadłem sobie z nimi i czytam i one tego. I nauczyłem się, że jak powiedziałem kazanie, oni tak mówią: o, Padre Domenico, ty tak mówisz, że cię pieśniacy rozumią, dzieci i my inteligenci. I zaraz mi wytłumaczyli, bo ty sobie w głowie, ty myślisz po polsku, tak mówię, Polako.
Penzieri Polaki, tak, ty masz myśli polskie i ty je przetłumaczysz i mówisz prosto. Nie mówisz tak, że słowa, tylko od razu. I proszę wyrazić, ja mnie, no pierwszy raz powiem kazanie we Włoszech na Bolzano na lotnisku. Jest msza święta na środku, jest tak zwane Zegelflug Woche, czyli tydzień szybowcowy i jest ołtarz i koło mnie stoi taki proboszcz od świętego Jakuba, San Giacomo. No i ja czytam, no bo czytać umie, nie? Czytam po włosku. On tak się popatrzył na mnie i nagle zniknął mi, poszedł. Ja zostałem sam, bo miał mi pomagać. No bo przecież Polaku odprawia i nie zna języka. No ja przeczytałem, no i później na końcu trzeba coś do nich powiedzieć. A ponieważ to byli Austriacy też i Niemcy, no więc ja tak mówię do nich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Grüß Gott. A później Saludato Gesù Cristo. I powiedziałem, e tutta mia predica italiana. To jest całe moje kazanie włoskie. A oni wtedy, brawo! I nic więcej nie powiedziałem, bo nic więcej tego się nauczyłem, że to jest całe moje kazanie. A później już za tydzień już powiedziałem kazanie takie, że ich objechałem. Ale dlaczego? Bo się uczyłem łaciny w gimnazjum, po łacinie teologii się uczyłem filozofii, mnóstwo spraw, za wyjątkiem historię to po polsku, więc po łaciną się podpierałem. Nieraz jak się pomyliłem, to oni mi mówili ci Italianie, padre, questo è italiano, ojcze, to jest po, nie, questo è latino. Tak. A przy tym, ponieważ ja z nimi rozmawiałem, więc taką łatwość miałem, że chwytałem ich sposób mówienia. Jak mnie zaprowadziło dwóch pilotów do kawiarni napić się kawy w Merano, zaprowadzili mnie i mówią, że to jest, a cywili byłem, że to jest Polako. A ta pani mówi, nie, no, never, bo ja mówię, buongiorno i tam rozmawiam z nimi po włosku. A mówią, że to jest Polako. Ona nie wierzy, to nie jest Polak, to jest Włoch. Wy tu kłamiecie, budziardo. Tak mówią, kłamca jesteś. A ja wtedy, proszę Pani, ja przyjechałem z Polski i mogę z Panią porozmawiać, bardzo się cieszę, całe rączki. Ona zgłupiała, bo to dla niej jest barbarzyńska rozmowa. Nic ani słowa, zgłupiała całkowicie. Tak. Ja tak słucham i tak wpadam w taki jakby mały letarg, jakieś uspokojenie, ja to sam czuję. Tak. To i tu jest coś takiego jak jakieś fluidy, które przekazujemy drugiej osobie. Trudno mi coś powiedzieć z tym, że po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, że duch działa na materię i materia na materię i to właśnie mogą być i fluidy i elektryczne sygnały. Tego trudno to określić, tak jak w tej chwili jesteśmy otoczeni tymi sygnałami elektronicznymi na całym świecie, tak czy nie. I coś może być. Na przykład ja mam też u mnie zjawiska takie telepatii. Co znaczy telepatii? Ja o kimś pomyślę, coś chcę tego i nagle dzwoni do mnie. No ja wiem, a ja myślałem. Na przykład, jak byłem klerykiem, sobie myślałem, tak mi ciężko, tam tego prześladowali mnie. I tak sobie myślę, dobrze było, że mamusia przyjechała. I moja mama przyjeżdża. Bez zapowiadania, bez niczego, odwiedzi mnie jako chłopca. I tego nie, przez telefon nie podawałem. Nic. Tylko tyle. I wewnętrznie też rozkazu nie dawałem. Tylko po prostu to było. I to się nazywa telepatia. Z tym, że też to jest nie obliczy, nie zmierzy. To są. Nie zobaczy. Słuchajcie, jestem tego zdania, my sobie nie zdajemy sprawy, jak ta cała sytuacja na świecie, ten cały tak zwany świat żyjący, od bakterii, aż po jakiegoś słonia i nie wiadomo jeszcze jakiego wielbłąda, nawiasem mówiąc, i człowieka, jest stworzony, że życie krąży i jest. Ja teraz obserwuję bez przerwy psy, koty, zwierzęta, ptaki. Ja wychodzę i zacznę gwizdać. Już szpaki przylatują, chodzą koło mnie. Zagwizdam fałszywie, odlatuję. Zagwizdam nie ten ton, zagwizdam, już go nie ma. A nie wiem, czy to jest... Aż się przesunę, żeby tych fluidów troszkę przeszło. Więcej. Tak, bo już tak. I powiem, no mówiono, że święty Franciszek rozmawiał z ptakami. To właśnie było. Przyjeżdżam do karczery. To jest niedaleko Asyżu. I tam sobie poszedłem tak przez łąki, przez to przychodzę, tam jestem na balkonie, jakieś ptaki tam tego gwizdają. Ja to... I te ptaki, melodie. A ludzie idą, o, Santo Francesco. Ja mówię, no, sono Francesco, sono Polako. Nie, ja nie jestem się wrażliwy. Momentalnie, tutaj ile razy wyjdę, podchodzą do mnie te kosy, tak bliziutko, ja się tak patrzę, że myślę, no, kto to jest?
On tak chodzi, skacze, skacze blisko, nic, dziobie i za chwilę odlatuje. Z tym, że to jest, coś musi być, nie chcę nic mówić, bo jeżeli chodzi o zwierzęta, zwierzęta jak się przywiązują, jak słuchają, jak zwierzęta, jak mój ten kuzyn umierał na raka, rano o 6:00 pojechali do tego, to ludzie powiedzieli w szkole, dwa psy bez przerwy wyły. On umierał w Limanowie, a psy były w Szczawie. Skąd psy wiedziały, że on umiera? To są rzeczy, które się w tej chwili nie da wytłumaczyć, a z drugiej strony my nie znamy tej tak zwanej sfery, czyli ducha, czyli sfera, która jest poza nami. Bo jest, musi być, to nie ma, tam nie chcę nic mówić, a najgorzej z tymi domysłami, co człowiek wymyśla, że to tak jest, to są wszystko nasze wymysły. A dzieje się to w świecie na okrągło się to dzieje. Ja, ponieważ jak ktoś mówi, tyle razy bym, ja poznałem regiony różne, Ślązoku, Górnoślązoku i mogę gadać, Góroli, spotykam w Winniku, to od razu, i ja wpadam w trans, ja od razu łapię tak zwane dialekty. Z wojakami to ja za pan brat. To, a najlepiej to ja tam rozumiem, a oni mówią, to nasz ksiądz, przecież to bałaka tak jak my. Bo u Włochów, byłem we Włoszech, kłócą się dwie żony pilotów ze sobą, tam coś gadają i wreszcie schodzą na tak zwany dialekt. A ja zaczynam ich naśladować, zaczynam się naśmiewać. On padł, i od razu wracają na włoski, bo łapałem od razu ich tak zwane dialetto milanese. Bo tam są różne, dialetto abruzzo, dialetto milanese. O, to niesamowite są te dialekty. To tak jak u nas. Ta. A to dlatego, że ja miałem ucho dobre. Łapać słuch. I na przykład ja mówię, słuchaj, wiem gdzie udarzenie, wiem gdzie aksant, graf, gdzie jeszcze jest, a już węgierski, słuchajcie. Węgierski ma specyficzne, jest 3 razy A napisane, każde A inaczej, A się inaczej czyta. Każde A inaczej się czyta. To jeszcze ostatnie może pytanie. Jak ojciec, pasjonat lotnictwa od najmłodszych lat, można powiedzieć, godził obowiązki kapłańskie z tą swoją pasją życiową, jaką jest lotnictwo? Więc proszę wyobrazić, godziłem w ten sposób, że chodzą na przechadzkę albo jeżdżąc, więc u mnie nie przeważał ten tak zwany umiłowanie lotnictwa, bo ja nie lotnictwo umiłowałem. Ja zresztą napisałem w kilku miejscach, tylko człowieka, który lata, bo ja poszedłem na lotnisko do ludzi. No, tylko że mnie chodzi o to, że jak ojciec po prostu godził to, że na przykład zamiast być tam jakieś obowiązki więc sprawować w klasztorze, ojcu się udało uciec na lotnisku. Bo jak pojechałem na 3 miesiące na mistrzostwa do Erebru, przez Danię, Anglię, Francję na mistrzostwa do tego i wróciłem po 3 miesiącach, to zostałem ukarany. Tak, a dlatego, że prosiłem o pozwolenie, powiedzieli, że nie mogą dać przez morze, a ja udowodniłem, że ze Szwecją graniczyłem bezpośrednio. Morze jest granicą bezpośrednią Szwecji, bo to do Szwecji wyjeżdżałem. A że ze Szwecji pojechałem przez Danię, Anglię, Francję do Włoch i wróciłem przez Austrię. I najlepiej dostałem na drogę $100, a przywiozłem z powrotem 120. I przejechałem tyle krajów. Ale wodę, wino to nie było zamiany. Nie, no to nie. Ja jestem cudak, ale cudów jeszcze nie robię. Cudak, ja to cudak, ale cudów nie robię. Tak, to są, słuchajcie, powiem, moje życie jest, ja się nieraz zastanawiam, że mam wielką łaskę u Pana Boga, że taki jestem, jaki jestem. I tu jest napisane, kto Ty jesteś, o mnie, i tam jest napisane wyraźnie, kto Ty jesteś. Więc okazuje się, dużo takich mam cech, które mnie zbliżają do ludzi, którzy mi przyjaźnie dają. Ja z każdym żyję przyjaźnie.